Widzowie, w końcu nadszedł ten moment. Witam was serdecznie w ostatnim odcinku Przygód z F i po raz ostatni chciałbym was poprosić o zostawienie łapki w górę pod tym filmem. Spokojnie, nie przejmujcie się. To, że kończymy tą serię, to nie oznacza, że nic innego nie jest w przygotowaniu, ale mam do was małą prośbę. Chciałbym, żebyście napisali w komentarzu propozycje rzeczy, które chcielibyście zobaczyć, czy to z Minecrafta, czy to nie. I takie bloki będą w niedzielę, spokojnie. I jeżeli spodoba wam się kogoś propozycja, to zostawcie obok niej po prostu tego lajka i pod tym filmem też możecie, tak jak mówiłem, to zrobić, bo będzie to dla mnie znak, które rzeczy chcielibyście zobaczyć najchętniej, które po prostu najmniej. Także jeżeli na przykład, nie wiem, chcesz zobaczyć jakąś gierkę X, no to zostawiasz przy niej lajka i tyle. I będę po prostu miał troszeczkę łatwiej, żeby zdecydować, co nagrywać kolejnym razem. Także co, po raz ostatni zapraszam was do oglądania. Mam nadzieję, że dzisiejsze bossy, które udało się pokonać, wam się spodobają. A jeżeli chcielibyście sobie zagrać na tym modpaku, no to linka macie w opisie i miłego oglądania. Dobra, uwaga. Boom, boom, boom. Yes, Wither! Potężny Wither się rodzi. Dobra, on ma 300 HP. Zobaczcie, Wither ma mniej HP niż... jak on się nazywa? No, ten ziomal. Warden. Dobra. O nie, o nie. Witherze, proszę, przestań. No, przecież on mi nic nie robi, ten Wither. Zobacz, na tego z łuku. Ile strzał ja potrzebuję, żeby go załatwić? O, teraz on chyba na blisko będzie bił, tak? Nie pamiętam, jak to szło. Cyk. Raz, dwa i trzy. O, został zniszczony. Okej, okay, także Wither został odhaczony. Nie był jakiś trudny. Oho, dobra, jesteśmy. To jest ta świątynia. Chyba to jest to. Tak to w sumie trochę wygląda. Wstawmy sobie Waystone'a. Elder Guardian. I problem jest taki, że ja za chwilę będę miał tą... O właśnie, tą klątwę kopania. A mogę to po prostu przekopać mimo wszystko? Dobra, nurkujemy i... O, czekaj, czy to jest Elder Guardian? Nie, to nie jest Elder Guardian. Gdzie, czekaj. Tak, to jest Guardian, okej. Okay. Przez to, że go chyba nigdy nie biłem, to jakby nawet nie wiedziałem, jak on wygląda. I coś tutaj ciekawego dostanę z niego? A, gąbkę i Heart of the Sea. Ja wiem, że to nie jest boss. Spokojnie, ja zdaję sobie sprawę, że to nie jest boss. Ja to nazywam boss, bo łatwiej mi po prostu to nazwać bossem. To jest jakiś tam, nie wiem, lepszy po prostu przeciwnik i tyle. Ty, jak w sumie tutaj jestem, to mógłbym zawalczyć z tym bossem, bo to jest, tak, jestem na 90% przekonany, że to jest boss, tylko nie wiem, czy będę mógł pokonać tego bossa. O nie, ja nie mam Waystone'a. Dobra, mam Waystone'a. Protection 3, a. Dobra, postawmy sobie. Raz, dwa, trzy. I zobaczmy, czy tego bossa można zrespić. Halo? Uwaga, niszczę. Jest! Nether Gauntlet. O kurde, rękawica nieskończoności Thanosa? Ale ma 250 HP, to jakieś gówno. To jeszcze to osłabię. Mam sztylecik też do osłabienia. Ej, czemu ona nic nie robi? O, patrzy, tu jest oko. O jejku, no nie... No ten boss chyba nie będzie jakimś trudnym bossem. Jeszcze tą rękawicą go. Jeszcze sztylecikiem, żeby nałożyć mu ten efekt osłabienia. I teraz, jak już mamy wszystko zrobione, no to można go dojechać. Ej, 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 spokojnie, spokojnie, spokojnie. A mogę z łuku go bić? A, nie mo... Dobra, żeby zadać mu obrażenia, to muszę bić mu w oko centralnie. Ty, jakieś oczy się pojawiły wokół mnie. O kurde! Jest jakaś druga faza? Co jest? Nic nie widzę. Jezu, jakie czerwone niebo się zrobiło. Jeszcze ty... Ej, tym w sumie będę go bił. Ty! Ile expa, ile itemów, o kurde. Dobra, co jest w tej skrzyni? Blazing Eye, crafting material. Blast amplifier when placed increase explosion power, aha, o 30%, a tutaj jest table of elevation. When placed grants creative life, aha, czyli po prostu to mi daje latanie w takim kwadracie 7x7. No chyba postawię po prostu sobie to w domu. No takie średnio przydatne w sumie. Gdyby to dawało mi na przykład latanie w zasięgu 50x50, że na przykład na całej bazie to masz, to może by było to przydatne. Dobra, to jest chyba ten boss, nie? Tak to wygląda. Kurde, jaka ogromna struktura. Burning Arena. Okej, okay, i jak się przyzywa tego bossa? Ja się nawet nie boję i od razu podchodzę do tego. Altar of Fire. Może trzeba jakiś kamień zrobić albo coś w tym stylu? Z nich powinno coś lecieć do wskrzeszenia tego bossa. Kurde, ale już mi się nie podoba to, że ma dużo HP. Zwykły taki mobek. A jest coś. Burning Ashes. Dobra, wezmę to. I tak, i tym mogę przyzwać bossika. Czy coś jeszcze potrzebuję? Tarczę może sobie wezmę. Może się przyda. Golden Amber. Dobra, jabłko od razu muszę zjeść. Ty, jaki rycerz! Okej. Okay. A! 450 HP. A nic nie mogę zrobić. Jezu, jaka jest taktyka? O, dobra, jest. Zadałem mu obrażenia. Pyk. Ze strzału mu nic nie robię. Jakieś skoki ma! I w co ja mam go bić? Nie, no chyba nie będzie jednak trudny. Albo no, będzie miał jakieś kolejne fazy. Ale pod względem designu... Okej, okay, te kulki. Kulki na pewno muszę mu zbić. Nie jest tak źle. Albo, mówię, będzie miał jeszcze jakieś inne fazy. Ty, zmienił się na niebieskiego! Dobra, zablokowane.
I on chyba się leczy. Dobra, to także muszę tym laserkiem go na pewno. Jezu, jakieś bloki. Co tu się dzieje? Ej, mam nadzieję, że coś fajnego z niego poleci. 180 HP. I w plecy. Aj, jabłko. Ty, co jest? Co to za okrąg? Kurde. Jakieś okręgi robi dziwne. 3, 2, 1. Pokonany. Za pierwszym razem. Nie no, jeżeli to był jakiś Mighty Ignis, no to nie był trudny. Co, czy ja coś w ogóle z niego dostałem? Jakiekolwiek itemy? Proste. Ignitium Ingot. Dobra, co z tego mogę zrobić? Tarczę. Jakaś mega potężna. Release while seeking to charge forward and damage entities in front. Spoko. Jakiś giga miecz. No właśnie, ten miecz wygląda fajnie, ale no ma 14 ataku, a mój miecz ile ma? No mój ma 28, więc będę miał dwa razy gorszy miecz. No tak średnio też. O, dobra. Czyli ja mogę sobie zmienić dowolny wygląd i nie będę musiał nosić tej tęczowej zbroi. Dobra, to jednak te wszystkie itemy, które z tych bossów i tak dalej wydropiłem, mogą się jeszcze przydać. No to co, czas się udać na kolejną wyprawę, tym razem do Endu, bo tam jest jeszcze parę bossów do pokonania, chyba, nie wiem, ze 2 albo 3. Jestem przygotowany, mam waystone'y, mam fajerwerki i w sumie to jest to, czego tutaj potrzebuję i z tego, co czekacie, End, nie pamiętam gdzie, okej, czy to jest sam początek tego mojego Endu, ponieważ pamiętam, że była taka, było takie jedno miejsce, w którym, o właśnie, czy to były te znaki zapytania? Czekajcie, możliwe, że polecimy sobie tutaj, ale pamiętam, że był jakiś taki dungeon i ktoś mi pisał, że w tym dungeonie jest jakiś surowiec, który coś tam mogę zrobić, jakieś fajne rzeczy. I ja byłem przekonany, że ja sobie to zapisałem. Bardzo możliwe, że to jest to. Nie, na pewno to nie jest to. O właśnie, o to mi chodziło i to są dwa znaki zapytania. No to jest piękne, jak ja sobie zapisuję te rzeczy i mówię, no będę pamiętał, a później się okazuje, że kompletnie nie mam pojęcia, co to było, więc muszę z tego, co wiem, polecieć gdzieś w dół. Ojejku, moja postać się, okej, czyli lecimy w lewo, później lecimy w dół. Mam trochę fajerwerków, tak jak mówiłem, przygotowane. 3 staki. Nie wiem, czy mi tak naprawdę tyle starczy, ale no co, lecimy. O, i w ten sposób powinienem od samego początku zwiedzać End. No, gdybym miał farmę jakąś taką creeperów, to by na pewno było to troszeczkę łatwiejsze. I w końcu możemy też sobie sprawdzić Detecting Multiple Leviathan Class Lifeforms. Dobra, ja wiem, z czego to jest, z czym to jest związane. To jest informacja, jaką dostajesz w Subnautice, gdy zanurkujesz w tym najgłębszym takim biomie. Jest taka otchłań, chyba się nazywa ten biom i to jest jakoś, z jakiegoś powodu, nie wiem, dostałem tą informację, ale szczerze mówiąc, no nie wiem dlaczego. A i proszę nie pisać, żebym zagrał w Subnautikę, nawet jak ja dostałem teraz ten achievement, to troszeczkę się przestraszyłem, bo byłem przekonany, że lada moment wyskoczy na mnie Leviathan, czy tam Leviathan, tak chyba się powinno to nazywać, bo miałem, pamiętam, fazę na oglądanie takich filmików właśnie z Subnautiki, jak gościu sobie coś tam robi i nagle jest jakiś bug i wystrzeliwuje go w powietrze i respi się właśnie, czy tam spada w tym biomie, gdzie jest po prostu totalna otchłań. I nawet oglądanie tych filmów sprawiało, że po prostu byłem totalnie obsrany. Tak, tak bardzo się boję Subnautiki. I w ogóle taka ciekawostka, dowiedziałem się właśnie, że mam talasofobię, czyli strach przed takimi głębinami, grając po raz pierwszy w Subnautikę, bo możliwe, że są jeszcze na kanale 3 filmy właśnie z Subnautiki i tam właśnie w 3 filmie sobie zdałem sprawę, że kurde, trochę jestem tego obsrany, co tutaj jest. I chwila, czy ja dobrze w ogóle lecę? Aha, bo ja robię taki skrót. Nie, ale jak widzicie, jest całkiem spoko, tylko nie ukrywam, że obawiam się... Dobra, tutaj byłem, bo to jest ta struktura, w której nic nie było. Już nie pamiętam nawet, czego ja tutaj szukałem, ponieważ... Oj, żebym się za chwilę nie wywalił. No i jesteśmy na miejscu, zobaczmy w ogóle, co tutaj jest ciekawego. Tutaj... sobie przypominam. Tutaj był Battle Tower z takimi dziwnymi robalami. O, Ender... Ojejku, jakoś to się tam dziwnie nazywa. Ender coś. O, i tu mamy blok. Sekunda, weźmy sobie... Zobaczmy. Void Stone. Szybko Void Stone, bo wydaje mi się, że ja nawet sprawdzałem, czy można coś z tego bloku zrobić, ale już zapomniałem, co można z tego bloku zrobić. A, i on był totalnie bezużyteczny. Znaczy, można zrobić Obsidian Trap Block, Endstone Trap Block, ale to raczej, wiecie, no trapy to bym pewnie robił na samym początku, a teraz no, raczej tego nie potrzebuję. Chociaż i tak mi nie pasuje, że wiecie, te bloki wyglądają jakby rzeczywiście coś fajnego można było z nich zrobić. Oj! Czemu mam slowa? Per Trap Block, dobra. Czyli można robić bloki, które spowalniają. Tylko dlaczego? W tym sensie próbuję sobie jakby wyobrazić jakieś zastosowanie do tego. Jeżeli ktoś ma zastosowanie do takiego bloku, to niech napisze mi w komentarzu, bo jakiś spawner, znaczy jakaś ekspiarka, ale to w sumie i tak jest nadal bez sensu. Czekaj, czy to jest mołek? Nie, dobra, to nie jest mołek. Wow, siema! Co to? Ender Golem? O nie, boję się Ender Golema. Nie, no już nawet nie będę ukrywał, że no widzicie, tacy przeciwnicy nie robią na mnie kompletnie żadnego wrażenia. Czy jakiś może dropik fajny? Void Core, right click to summon... Czekaj, right click to summon Void Runes.
A mogę coś z tego zrobić? Aha, Infernal Forge, dobra, łącząc z tym i mamy po prostu jakąś ulepszoną wersję w jakimś piecu specjalnym, czy tam bardziej w kowadle specjalnym. Tutaj są, widzę, aha. Nie wiem, że w tych beczkach nic nie będzie. O, ale przynajmniej shulkery są, także z jednej i z drugiej strony chciałbym używać tych shulkerów, tylko to... O, shulker box! A, czyli tutaj mieliśmy po prostu ukryte rzeczy. Weźmiemy sobie to, kaczuszka. All of the way to swim in the air for limited period of time. Dobra, ale wydaje mi się, że i tak mam lepszą rzecz. Looting 2, mending, o, no nie, no nie będę tego brał. No już jestem na takim etapie końcowym, gdzie kompletnie nic, wiecie, nie muszę craftować i tak dalej i bardziej sobie przechodzę przez te dungeony bez żadnego problemu, ale to też nie ukrywajmy, że zostało, to nie jest tak, że wiecie, nagle byłem taki OP, nie, poświęciłem dużo godzin. Ja wolę to powtórzyć, że wiecie, że jakby wydaje mi się, że zasługuje na to, żeby teraz nie przechodzić te wszystkie bossy bez problemu, bo zdaję sobie z tego sprawę, że niektórzy chcieliby, żebym ja się męczył teraz ze wszystkim, nadal z bossami i tak dalej. Ale właśnie, no, ja lubię się przygotować do danej rzeczy i tutaj, no, jak widzicie, nawet się za bardzo przygotowałem. Co my tutaj mamy? Diament, Sharpness, Shun Breaking 3, rękawice. Ja mam chyba lepsze rękawice, tak, bo one mi mają jeden obrażeń. Iron Knife, Stasis. No o, i mamy płytkę. Dobra, weźmiemy sobie tą płytkę, złoto też można. I w sumie chcę zobaczyć, co się stanie, jeżeli kliknę sobie tutaj prawym. Uwaga! Ło, a, dobra! Czyli to jest po prostu atak taki. Ale czekaj, czy to jest boss? W tym sensie, czy to jest końcowy boss na endzie? Bo ja się spodziewałem, że będzie tutaj coś jeszcze. A nie, jeszcze mamy to! Dobra, dobra, także wejdźmy sobie od góry. Czy to jest jakaś skrzynia skarbów? Obsidian Altar, Bosses of Mass Destruction. O kurde, czy ja mam, jak na to kliknę prawym? Aha, to nic się... Czy może ja muszę na to rączką kliknąć? No nie, nic się kompletnie nie dzieje. Dobra, już wiem, trzeba zrespić Eye of Ender, bierzemy prawym i boss powinien się lada moment pojawić. Chyba, że muszę kliknąć na przykład... O! Obsidian... Okej, dobra, mamy coś obsidianowego, cześć. Czy ja mogę tobie... Ty, co to robi? Fila. O kurde, to wysłał jakieś fale obrażeń, ale aha. Aha, dobra, już rozumiem. Czyli co, dookoła po prostu unikamy tych ataków, takich pojedynczych, i boss został pokonany. Dobra, Obsidian Obliberator, Defeat, ale jakiś skarb może, albo coś takiego? I uwaga, co mamy w skrzynce? I Obsidian. Obsidian, a nie, Obsidian Heart. Ty, po co jest Obsidian Heart? A, żebym mógł sobie stworzyć te przedmioty takie fajne. Void Thorn, tutaj mamy jakąś tą dzidę. Tutaj mamy Staff of Suppression. When placed, mobs won't spawn in any... O, to jest fajne. To akurat by było spoko, żeby mobki ci się nie respiły na przykład w domu. To jest jedyne zastosowanie. I tak naprawdę obstawiam, że tego bossa właśnie się bije po to, żeby dostać ten jeden przedmiocik. Tutaj już to sobie sprawdziliśmy, ale wydaje mi się, że z moda Kataklizm jeszcze powinien być w endzie jeszcze jeden boss. Okej, i to jest dziwne, ale podobno boss jest tutaj pod tymi blokami. Za chwilę zobaczymy. Tak, jest! Czyli dosłownie są dwa bossy obok siebie i ten jest silniejszy, przynajmniej tak powinien być. Ender Golem się nazywa, chociaż nie, no on ma 150 HP, to naprawdę miało być silniejsze. Mamy kolejny Void Core, chyba że dopiero teraz tak naprawdę się moja przygoda zaczyna i muszę na przykład tutaj kolejnego bossa znaleźć? Chyba to mam i to jest dziwne, bo zostałem teleportowany przez pułapkę. I co ja muszę tutaj? O, on się sam już zrespił! Jezu, Ender Guardianie, spokojnie, stary, jakby dogadamy się, nie? Wystarczy, że będę stał z tym mieczem. Na pewno na miejscu autora poprawiłbym troszeczkę balans, bo małym kosztem, bardzo małym kosztem można się stać OP, bo jedyną rzeczą, która wiecie, jest tutaj najłatwiejsza do zrobienia, to jest ten miecz. Gdyby nie ten miecz i te wszystkie enchanty, które tutaj mam, i gdyby nie to, że na przykład na Waystone'ach nie ma zapłaty w levelach, bo byłem przekonany, że tak powinno to działać, że normalnie jak chcesz gdzieś się tam teleportować Waystone'em, to chyba płacisz 3 levele. O, i właśnie, boss został pokonany, no to nie byłbym taki OP, no ale jestem, nie? To jakby już nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem, jak to się mówi. I mamy Gauntlet of Guard. Kiedy masz to w swojej głównej dłoni, możesz przyciągać przeciwników. Czekaj, naprawdę to tak będzie działało? Uwaga, czy są? A, nie ma żadnych przeciwników chyba. Okej, dobra, rozumiem. No dobra, to w takim razie został mi jeszcze jeden ostatni boss do pokonania i to jest ciekawe, że on jest bardzo blisko domu, już wam zresztą pokazuję. Koło 700 metrów, prześpijmy się. A, którą... Dobra, szybkie spanko. Was that a shulker? Nie mam pojęcia, czy to był shulker, czy nie. Wydaje mi się, że większość takich bossów najtrudniejszych już pokonałem. Wiadomo, są jeszcze jakieś takie bossy łatwiejsze, ale no nie będę jakby min-maxował tutaj tej paczki, wiecie, zabijał każdego bossa, no bo tak naprawdę już zauważyłem,
zauważyliście pewnie, że nie ma ani żadnego wyzwania, ani tak naprawdę nie mam potrzeby w ogóle pokonywać te bossy, ale jest on, jest boss. I wiecie dlaczego zostawiłem go na sam koniec? Z prostego powodu. On jest z moda, który wprowadza nam te lepsze zbroje, czyli właśnie mniej więcej te. I do tej pory walczyłem z jednym bossem, który miał 2000 HP, miał dość słabe mechaniki, bo można było po prostu go z łuku załatwić i zastanawiam się, czy jako, że tu jest ten boss, no to na przykład będzie on silniejszy albo coś w tym stylu. Także mam nadzieję, że nie wiem, okaże się, że ma 10 tysięcy HP, totalnie zniszczy tutaj cały świat i będę musiał się z nim męczyć, ale no raczej wy wiecie, jak to będzie wyglądało, ja wiem, jak to będzie wyglądało, no ale zobaczmy. Kurde, zapomniałem o jednej rzeczy, że przecież może się okazać, że ten boss, ja muszę go czymś wskrzesić. I teraz dopiero sobie zdałem sprawę, czekaj, klik na niego prawym, aha, The Baron of Dragons Battle, aha, dobra, no to mamy... Mamy mały problem, bo teraz lecąc zdałem sobie sprawę, ty, a co jeżeli ja muszę, wiecie, mieć jakiś przedmiot, żeby go właśnie zrespić? Oj, ty, myślałem, że jest lag, dlatego, że on się pojawił, ale nie. I przez to, że to nie jest zbyt popularny mod, to było bardzo mało informacji, ale potrzebuję takiego klucza i udało mi się oczywiście go zrobić. Także lecimy od razu na bossa. Mam nadzieję, że będzie wymagający. Że ten boss naprawdę pokaże mi, że do tej pory to, co było, to był po prostu tutorial, cyk. Niszczymy sobie Waystone'a, chociaż właśnie, czy ja powinienem go niszczyć? Jeżeli możliwe, że ja będę go potrzebował, bo na przykład zginę w jakichś niewyjaśnionych okolicznościach. Także zostawmy go sobie tutaj, jedynkę, tak jak było to nazwane. I uwaga, odpalamy klucz. O, budzi się. Ty, bez, obudziliśmy bestię. Co jest? The Baron of Dragons. Ile ty masz HP? Czekaj. Oj. No, ty, czekaj. Bo wiecie co? Mi się bardzo nie podoba, że ja mu z łuku nic nie zadałem obrażeń. I co każdy strzał? Dobra, to są prawdziwe bossy. Tylko... Za każdym razem, jak ja go uderzę, to on respi armię Wither Szkieletów. Ja pierdzielę. A, to będę miał mały problem. A wejdźmy sobie tutaj na górę i spróbujemy na przykład w niego postrzelać. Cyk, z łuku. Okej, i tak, on za każdym razem po prostu będzie respił coraz więcej tych Wither Szkieletów. Ale, o! Aha, i one się respią obok mnie. W ogóle zjem sobie jabłko. Możliwe, że będę go potrzebował. I spróbujmy go załatwić jakoś. W ogóle fajnie, że mamy też muzykę do walki z bossami. Dobra, nie. Ja muszę najpierw na samym początku zawalczyć sobie tutaj z tymi, znaczy pokonać je, te wszystkie szkielety, bo ja wiem, jak to się skończy. Jak je oleję, w ogóle z nich jest kasa. Ej, dobra, to jest chyba, to powinno być moim zdaniem zmienione, bo z nich normalnie lecą itemy i normalnie exp leci. Czy to nie jest broken? Bo jeżeli ten boss by się mu na przykład regenerował, no to masz bardzo dobrą ekspiarkę, chyba najlepszą do tej pory. I wiecie, co jest mega broken? Że ja tego bossa mogę bić naprawdę z ogromnych odległości za pomocą tego pistolecika i nie podoba mi się to, że on coraz dalej odlatuje, tak jakby może coś było zbugowane, trudno mi powiedzieć. A, i w ogóle też hitboxy jakieś takie ma dziwne, bo przed chwilą biłem go centralnie w jego ciało i no, nie wiem, nic mu nie robiłem. I w sumie najlepiej wychodzi mi bicie z łuku, zresztą jak widzicie, i ten boss ma 1800 HP, bo już sobie to sprawdziłem. A, i nie wiem, czy on ma jakąś kolejną fazę, czy co, ale właśnie zaczął strzelać we mnie z ognia. I czemu mam po prawej stronie dungeon map? Czekaj, czy ja zebrałem jakąś mapę? Nie, dobra. To było bardzo dziwne. Jak widzicie, ma coraz mniej HP. No jest to na pewno najbardziej wymagający przeciwnik, ale mimo wszystko ja mam tak dobre przedmioty, że nie robi to na mnie zbyt dużego wrażenia. Oj, dobra. Szybko. Ty, ja mam mało HP, kurde. Bo to się za chwilę źle skończy dla mnie. Dobra, let's go. O, teraz. Teraz dojazd, ostatnie, a chciałem powiedzieć, że ostatnie chwile tego bosika, no ale nie, jeszcze trochę mi brakuje i z łuku będzie jednak lepiej go bić. I w sumie zastanawiam się, jaki będzie z niego drop, mam nadzieję, że to będzie coś potężnego i przydatnego, chociaż tak naprawdę, czy inaczej, to by musiałaby być broń jakaś, nie wiem, 1000 ataków, żeby to było naprawdę dla mnie przydatne. I ostatni strzał, z ręki ja mogę go pobić, aha, tylko w sumie, czekaj, zginąłeś czy nie zginąłeś? Bo nie mi pokazuje, a on ma 3 HP, teraz dopiero został przeze mnie pokonany i... Okej, reszta szkieletów, jak widzicie, cały czas mnie atakuje. Wydaje mi się, że ja mam też pełny plecak, więc trzeba będzie. A jest, The Baron of Dragons coś tam. Aha, czyli mam serce tego smoka. Dobra, tylko zastanawiam się, co mi dokładnie to daje. Czy ja mogę kliknąć, nie wiem, klikam prawym, mogę to jakoś gdzieś założyć? Nie, no po prostu mam serce, ale klikam U i nic z tym sercem nie mogę zrobić. Okej, aha, tylko że... Czekaj, pyk,
prawym. Sekunda. Bo wydaje mi się, że nie nakładają mi, jak to trzymam. Tak, jak ja to trzymam, to Wither szkielety nie nakładają mi tego efektu, ale wolałbym, żeby to działało w formie jakiegoś artefaktu albo czegoś takiego. Jeżeli myśleliście, że to jest ostatni boss, z jakim zawalczymy, to nie. Właśnie lecę do kolejnego. Ała, i właśnie uderzyłem też w jakąś górę, która się nie zdążyła wygenerować. I mamy 6000 metrów. W tą stronę chyba w ogóle jeszcze nie podróżowałem i no dzięki temu kompasowi po prostu mogę to zrobić. Mówię, to jest, gdybym miał robić tier listę modów na tym modpaku, no to by było pewnie na S-tierze, bo to jest jedna z najlepszych i najbardziej przydatnych rzeczy, dzięki czemu, jasne, może nie zwiedzasz tak, wiecie, dokładnie sobie świata, chociaż i tak ja dużo zwiedzałem tego świata, ale nie ma czegoś takiego, że przez, nie wiem, 10 godzin szukasz jakiegoś jednego dungeonu albo jednej struktury, która jest bardzo, bardzo rzadka, chociaż wiadomo, wtedy, gdy znajdziesz to sam, jest większa satysfakcja, ale no co, lecimy na kolejnego bossa, 5000 metrów, widzimy się już na miejscu. Oho, widzę arenę i zobaczymy, czy w ogóle ten klucz będzie tutaj pasował. Ty, ile tu jest brązowych bloków? A, Eternal Block of Copper. Okej, okay, już się cieszyłem, że będę mógł sobie coś tam ogarnąć, ale jednak okazuje się, że nie. Tutaj mamy chyba zwykłe ruiny, tak. W ogóle pierwszy raz jestem na tym biomie. Tak mi się przynajmniej zdaje, bo nie kojarzę, żebym wcześniej był. Także lecimy. To jest ostatni boss, bo już tych parę ostatnich bossów było. Weźmiemy sobie, postawimy waypointa oczywiście z jedynką, kangury nawet są, także fajnie. I Master Key, czy to zadziała? Pyk. O, jest! Dobra, pojawił się. Oho, to będzie jakiś taki robocik? Elder Machine God, witam ciebie serdecznie. Masz 1500 HP, ojojoj. Dobra, no, porównując do tego smoka, tego Eternal Super Smoka, z którym walczyłem przed chwilą, no to powiedzmy sobie wprost, że... Ty, dobra, jednak coś bije. Jednak coś bije, bo już straciłem... Uj. Straciłem parę serduszek. A czy on jest odporny na łuk? Dobra. I jakimiś podkami we mnie strzela? Albo czymś takim? No ale nie. I tak, mimo wszystko, raczej nie powinienem się niczym martwić. Ała, dobra, jednak się boję ciebie. Ty, on mi zabrał dużo HP. Bardzo dużo HP. Tak, czy ja mam jakieś jeszcze złote jabłka? Nie mam żadnych złotych jabłek, więc muszę czekać, aż mi się HP zregeneruje. Golemie, czy jakkolwiek dziwnie byś się tam nie nazywał. Daj mi chwilę, ja sobie zregeneruję HP. Ja pierdzielę, te pioruny. Okej, no ten mod ma potencjał, powiem wam tak. On dostał w ogóle ostatnią aktualizację chyba w lutym, z tego co sprawdzałem, także już parę miesięcy minęło. Nie wiem, czy autor na razie olał tego moda i się skupił na innych rzeczach. No ale, o, złote jabłko. Ostatnie złote jabłko, idealnie na ostatniego bossa. I tak, w ogóle przez całą serię nie miałem chyba żadnego koksa. A może jednego koksa miałem? Oj, dobra, o, on skacze. Rozumiem, on skacze i po prostu używa tych piorunów wszędzie, zresztą jak widać. I też nakłada na mnie jakiegoś takiego stuna, nie wiem, wbija miecz i zadaje dużo obrażeń i znowu jest dokładnie to samo, co było przed chwilą. Dobra, uciekamy i jeszcze tak. Poczekajmy, zregenerujemy HP i ostatnia faza. Dobra, lecimy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dobra, został pokonany, 1500 HP. No mocne te bosiki, nie? O, wybuchł. I dostałem z niego, aha, na pewno dostałem troszeczkę tych najlepszych surowców, które też mi się na pewno by przydały. I dostałem Rust Blade, 30 ataku, czyli na sam koniec. Jeszcze dostałem broń. Chwila, czy mogę w ogóle zenchantować tą broń? No niestety, nie można ani zenchantować, ani nałożyć żadnych enchantów. Także mamy fajny mieczyk. Bardzo ładnie wygląda, no ale gdybym, wiecie, mógł jeszcze coś tam podkręcić na ten, właśnie na tą broń, to by było lepiej. Ale finalnie udało nam się zdobyć coś takiego, czyli najpotężniejsza broń. Nie. Jejku, jakby mi się dom spalił na samym końcu, to byłby, no, byłaby po prostu niezła wtopa, ale jak widzicie, ten Rust Blade działa w ten sposób, że możemy w dowolnym miejscu, jeżeli dobrze rozumiem, tak, możemy sobie używać piorunów. I okazało się, że ten mod ma jeszcze jednego ostatniego bossa i szukamy Infernal Octagonu, tylko jak widzicie, mamy wszystkie bloki w zasięgu chyba 14 tysięcy zbadane i na razie tego nie ma, więc no rozpoczynam po prostu latanie i co jakiś czas będę odpalał ten radar, no to są naprawdę rzadkie struktury, ale jeżeli pokonam właśnie tego ostatniego bossa, no to będziemy mieli tak naprawdę tego moda totalnie już zakończonego i cały content, jaki on ma do zaoferowania, będziemy mieli wykonany. I niestety okazało się, że mój plan znalezienia ostatniego dungeonu nie wypalił, chociaż jeszcze raz mogę sobie to sprawdzić, ponieważ okazuje się, że w zasięgu 14 tysięcy bloków, teraz akurat pokazuję 10 tysięcy, nie było po prostu tego dungeona. I jeżeli byście się zastanawiali, ile przeleciałem, ojejku, gdzie jest moja postać? Zoom in, follow, o, weźmiemy sobie tutaj,
Nie wiem, dlaczego niektóre czcionki nie są załadowane, ale no, latałem naprawdę bardzo długo poszukując. Oczywiście co chwilę odpalałem sobie ten właśnie ten kompas, żeby znaleźć ten dungeon, czyli nie zrobimy finalnie jednej rzeczy. Ja tutaj to biorę, czwóreczkę sobie piszę, wracam do domu i oficjalnie jest to koniec tej serii. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas. Ja tak dawno się tak dobrze nie bawiłem w Minecrafcie, nawet nie potrafię tego mówić. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, bo już mogę wam powiedzieć, że w przygotowaniach jest kolejna seria i ona będzie, no, za jakiś czas. Także tak prezentuje się mój domek, który był oborą i któremu bardzo mało czasu poświęciłem, ale chodziło o to, żeby sobie wrócić do takich starych czasów i pozwiedzać różne bossiki, znaczy pozwiedzać różne dungeony, pokonać różne bossy i wydaje mi się, że finalnie udało się to zrobić. Jeżeli byście się zastanawiali, ile zajęła mi ta gra, ile minecraftowych dni przegrałem, no to 321. Wydaje mi się, że jest całkiem spoko. Także widzimy się już niedługo w kolejnych odcinkach i w kolejnych seriach. Dzięki.